Próbowałam coś dzisiaj zrobić z moimi włosami. Hej, tutaj Sara. Dzisiaj przychodzę z Q&A. Nie pamiętam, kiedy ostatnio nagrywałam Q&A. Dosłownie, muszę sprawdzić. Ostatnio na kanale wybiło 100 tysięcy subskrypcji, czego nie umiem jeszcze pojąć. Jestem tak niesamowicie wdzięczna za wspieranie i za możliwość tego, że mogę się rozwijać tutaj i chcę bardzo podziękować. Na Instagramie, jak wybiło 100 tysięcy, dostałam tyle wiadomości, co się stało w nocy i miałam takie: Sara, gratulacje, 100 tysięcy! I wchodzę na YouTube i mam takie: wow, naprawdę wybiło 100 tysięcy. Zaczynając, nigdy bym nie pomyślała, że w takim czasie się to wydarzy. To jest coś niewyobrażalnego. Special z okazji 100 tysięcy subskrypcji będzie. Będę piekła tort tradycyjnie. Pamiętam, jak na 20 tysięcy piekłam tort w moim domu. Chyba nawet po kryjomu go piekłam przed mamą, bo moja mama chyba jeszcze nie wiedziała, że mam kanał na YouTubie. Bardzo dużo się zmieniło od tego czasu, więc taki filmik, będziemy robić tort, głosowaliśmy na Instagramie. Już mam smak wybrany, zabiorę się za niego, ale dzisiaj przychodzę z właśnie Q&A, bo dawno, mega dawno nie było. I znam, że przyda się taki live update, ulubione słowo każdego YouTubera, live update. Pozbierałam wszystkie pytania z Instagrama. Siadaj wygodnie, idź po wodę. Trzy najważniejsze rady, jakie mogłabyś dać komuś? Myślę, że tak, pierwsza rada to by było, żeby słuchać swojego serca, swojej intuicji i iść za głosem swojego serca. Jeżeli serce ci podpowiada, że masz na przykład to zrobić, albo uważasz, że to było fajne, że to jest, to mogłoby być twoją pracą, hobby w tym sensie, rób to, bo lepiej zaryzykować i coś zrobić, bo nic nie stoi na twojej przeszkodzie, niż z biegiem czasu później żałować, że czegoś się nie zrobiło. Druga rada to by było, żeby nie przejmować się opinią innych, to jest twoje życie. Wszyscy rodzimy się i później umieramy. I to jest cała filozofia, więc dlaczego nasze życie ma być kontrolowane przez innych. Jeżeli ma się problemy, że naprawdę się przejmujesz opiniami i to zatrzymuje cię przed robieniem czegoś, co chcesz, to polecam książki. Książki i podcasty. Wpisujesz na YouTube. Co zrobić, żeby nie przejmować się opinią innych? Jeżeli jest jakiś problem, szukać jak najszybciej rozwiązania. A trzecia rada to jest, żeby dbać o relacje. Relacje z innymi, relacje międzyludzkie i porzucić swoje ego w relacjach. I nie kłócić się o swoją rację, jeżeli jest to zbędne, na przykład z rodzicami czy z znajomymi. Relacje międzyludzkie są bardzo ważne i możesz nie mieć aktualnie nie wiadomo jakiej ilości znajomych, na przykład takie, jaką byś chciał mieć albo widzisz u innych, ale nie liczysz jej ilość, tylko jakość relacji. To są takie trzy rady. Jak odnalazłaś swoją drogę i skąd wiedziałaś, że to jest to, co chcesz robić? Uważam, że mam w swoim życiu bardzo duże takie szczęście, że wiedziałam od samego początku, co chcę robić i wiem, że nie u wszystkich tak to wygląda. Odkąd miałam 12 lat, jak odkryłam YouTube'a i zaczęłam oglądać i tak nałogowo, że byłam uzależniona, moja mama mi musiała zabierać telefon, miałam cały dzień siedzieć i oglądać filmiki na YouTubie, jakieś make-up i tak dalej, że już od tamtej pory wiedziałam, że na pewno chcę nagrywać. Nagrywałam filmiki, gdzie pokazywałam kolekcję kolczyków i tego typu różne rzeczy. Mam te filmiki do dzisiaj, więc od tamtego momentu wiedziałam, że na pewno chcę nagrywać na YouTubie. Tak to mi się to podobało. I z pierwszych osób, które oglądałam, to był Minecraft od Magdalena Maria Monika. Podobały mi się bardzo gry. Simsy oglądałam, Minecrafta, Kwadratową Masakrę, Reziego, Multiego, Stew. Byłam nawet na IM-ie w Katowicach i mam autograf od Stew, od Multiego, od Reziego. Ja miałam 12 lat i z mamą do nich szłam po autografy. Dla mnie to było całe życie, dla mnie to były największe gwiazdy i tak dalej. No, to były czasy, więc od tego zaczynałam i po prostu zakochałam się w YouTubie. Zakochałam się w tym, że można tworzyć coś i się dzielić z innymi. Wiedziałam, że chcę to robić i to było tak mocne przeczucie, ale uważam, że miałam bardzo duże szczęście, że w tak młodym wieku już wiedziałam, co chcę robić. Jak to się stało, że masz niemiecki paszport? Urodziłam się w Niemczech, dlatego mam niemiecki paszport. Moje rodzeństwo urodziło się w Niemczech. Wszyscy urodziliśmy się w Niemczech. Dlatego też potrafię mówić po niemiecku. Wychowałam się na bajkach niemieckich. Oglądaliśmy w Polsce telewizję całą po niemiecku. Chociaż teraz już ten niemiecki nie jest aż taki, ale kiedyś żyłam, powiedzmy, że po niemiecku, bo cały czas bajki i tak dalej. Jakie plany odnośnie studiów na przyszły rok? A więc mogę powiedzieć, zawsze jakoś tak omijam ten temat studiowania i tak dalej. Wybieram się na studia od sierpnia i bardzo dużo się zmieniło. Jeżeli ktoś jest ze mną na bieżąco, to
wie, że planowałam iść na studia do Niemiec, ale bardzo dużo zmieniło się w moim życiu. Bardzo dużo nowych drzwi się otworzyło przez ten rok i planuję iść na studia do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii. Studia w Stanach zaczynają się od sierpnia. Jestem teraz na etapie aplikowania. Jeżeli to się uda, to o mój Boże, to było moje największe marzenie. Do Niemiec chciałam iść na studia tylko dlatego, żeby później właśnie móc wyjechać do Stanów z projektu. Więc tak idę trochę na skróty i już mogę iść na college, gdzie będę studiowała przez 2 lata. Później mogę iść tam na uniwersytet. Jeżeli się nie wydarzy, jeżeli się nie uda, to prawdopodobnie przeprowadzę się do jakiejś Hiszpanii, gdzie jest ciepło i będę próbowała na następny i następny semestr. Więc plany na studia to są Stany Zjednoczone i wiem, że to będzie ogromna zmiana. Wiem, że mnóstwo pytań się pojawiało właśnie odnośnie tego. Ja miałam swój gap year, trochę wymuszony, trochę nie i nie żałuję, bo gdybym nie miała go, to prawdopodobnie nie wiedziałabym, ani nie miałabym takiej możliwości, żeby teraz wyjechać. Jak się aktualnie czujesz fizycznie i psychicznie? Fizycznie czuję się bardzo dobrze. Jestem zdrowa, nie mam na co narzekać, a psychicznie miałam ostatnio trudniejszy okres. Mogę się otworzyć i opowiedzieć o problemie, jaki miałam, nadal mam i nad którym pracuję. Miałam moment, w którym moja samoocena i relacja z samą sobą definiowała praca i wyniki pracy, czyli jak mi idzie na YouTubie, jak mi idzie w social mediach. Jest to problem od samego początku, tak naprawdę, do którego teraz dopiero doszłam na terapii. Pracuję nad tym i po prostu uświadomiłam sobie, jaki jest problem i dlaczego czasami źle się czuję. Jest taka aplikacja jak YouTube Studio. Jest to aplikacja dla twórców, gdzie dodaje się filmy i tak dalej. Ma się wszystkie statystyki. Jest to nieodłączny element. I gdy dodaje się film, to pierwsze co, dostaje się wiadomość. Brawo, ten film uzyskuje podobną liczbę wyświetleń, co zazwyczaj. Lub wiadomość, ten film podoba się mniejszej ilości osób niż zazwyczaj. I wtedy są takie wszystkie szare strzałeczki w dół, że jest gorszy zasięg, wyniki i tak dalej. Ja takie coś odbierałam bardzo personalnie, ponieważ przez to, że ja jestem produktem na moim kanale, więc ja dostając taki komunikat od YouTube'a, przekładałam to na siebie, że ja jestem niewystarczająca, że taki wynik jest spowodowany przez to, że ja nie postarałam się albo zrobiłam słaby film i tak dalej, że coś ze mną jest nie tak, nie jest tak jak kiedyś, nie jest tak jak film, który dodałam 2 tygodnie temu. Właśnie pracując teraz nad tym, skupiam się, co w życiu sprawia mi najwięcej szczęścia, co lubię robić, co jest moją naprawdę pasją i tworzyć te treści, które mi się podobają i z których ja jestem dumna i bycie sobą w 100%, nieważne jak się czuję. Cieszę się, że po roku nagrywania uświadamiam sobie te rzeczy i pracuję nad nimi i z tego jestem po prostu dumna z siebie, więc teraz bardzo się skupiam właśnie na zdrowiu psychicznym i rozwijać się na tej płaszczyźnie, dbać też o tą swoją taką spirytualną część, kontakt z naturą, wychodzenie z domu, wychodzenie do ludzi, skupienie się na tym, co sprawia szczęście i co jest ważne w życiu. Jakie masz plany podróżnicze na ten rok? Ten rok jest właśnie tym takim moim, sobie postanowiłam, największym podróżniczym, bo już byłam w tylu miejscach, byłam i w Madrycie, i w Stanach, i w Sztokholmie. Jak są jakieś loty, to wybieram się i korzystam. Planuję na pewno w tym roku jeszcze Paryż. W Paryżu jestem zakochana. Chciałabym bardzo polecieć jeszcze do Paryża, jak będzie ciepło, czy latem, czy właśnie na wiosnę. Później na pewno też myślę Włochy, Amalfi Coast, ale tak, żeby mieć jakieś większe takie plany, że tam polecę na pewno, już mam loty kupione i tak dalej, to nie. Nie szkoda ci kasy na wynajem w Wawie? Nie wolisz odłożyć pieniądze i mieszkać w domu rodzinnym? Uważam, że wyprowadzka z domu rodzinnego to była jedna z najlepszych decyzji. Uważam, że jeżeli chcemy się rozwijać, to musimy wyjść ze swojego środowiska. Więcej ciekawszego, lepszego nie przytrafiłoby mi się, będąc w moim domu rodzinnym i nie szkoda mi pieniędzy. Ja zawsze dążyłam do tego, żeby być niezależna i mieszkanie tutaj w Warszawie bardzo mi się podoba. Pamiętam, że stałam przed decyzją, czy przeprowadzić się do Warszawy, czy do Krakowa. W Krakowie przyjęto mnie na studia media i jakieś tam takie bardziej, które może by pasowały do mnie studia, ale jestem mega zadowolona, że przeprowadziłam się do Warszawy. Gdybym miała też mieszkać gdzieś w Polsce,
to byłaby to Warszawa. Jakie książki polecasz każdemu do przeczytania? Pierwsza to będzie Jak nie umrzeć przedwcześnie, co jeść, aby dłużej cieszyć się zdrowiem, dr Michael H. Greger. Uważam, że jest to duża skarbnica wiedzy, jeżeli chodzi o to, jak jedzenie wpływa na powstawanie chorób. I uważam, że lepiej jest zapobiegać chorobom niż je leczyć. A cały system medyczny, tak się mówi, cały system zdrowia jest tak zaprojektowany, żeby leczyć choroby. Warto po prostu uświadomić sobie, jak jedzenie wpływa na nas. Więc to jest taka jedna książka. Później Cztery umowy, o tym już mówiłam często, moja ulubiona. Subtelnie mówię fuck, bardzo mi pozmieniała w głowie. Później teraz co czytam, uważam, że każdy powinien ją przeczytać. To jest Dale Carnegie. Jak zjednać sobie ludzi? Masz jakieś wymarzone miejsce, które chciałabyś zwiedzić? Tajlandia? I Hawaje. Nie czujesz się samotna mieszkając sama? Często dostaję to pytanie. Jeżeli czuję się samotna, wydaje mi się, że samotność to jest coś naturalnego, co towarzyszy każdemu człowiekowi w życiu. Nawet mając nie wiadomo ilu znajomych i rodziny wokół, możesz się czuć samotnie. Dla mnie to nie ma znaczenia, czy ja mieszkam z kimś, czy mieszkam sama. Jeżeli czuję się samotnie, to dzwonię do bliskich, rodziny, znajomych, szukam jakiegoś kontaktu, wychodzę z domu, ale bardzo podoba mi się mieszkanie samemu, to, że rano mogę puścić sobie muzykę. To takie poczucie niezależności jest niesamowite. Nie wyobrażam sobie nawet, żeby z kimś mieszkać. Jeżeli bym miała jakiegoś chłopaka, to na 100% bym z nimi mieszkała. Na 100%. Uważam, że jestem za młoda po pierwsze, żeby mieszkać z kimś, bo to już jest takie coś naprawdę, nie wiem, poważnego i uważam, że nie ma z czym się też śpieszyć. Dla mnie jest ważne, żeby mieć tą swoją taką przestrzeń i jeszcze zwłaszcza z tym, co robię, że nagrywam, muszę mieć tą swoją przestrzeń taką, gdzie mogę nagrywać i czuję się komfortowo. Twoje najmilsze i najlepsze wspomnienie, do którego uwielbiasz wracać, to wydaje mi się, że dzieciństwo. Jak wszyscy byliśmy w domu i wspomnienie choćby jak oglądaliśmy SpongeBoba, Dorę, Jimmy Neutron, ja oglądałam Dorę, Cosmo und Wanda. My jak oglądaliśmy te bajki w jakąś niedzielę czy coś, nasza mama zapracowana i tak dalej, ale za każdym razem podchodziła i upierała się o fotel i zaczęła z nami oglądać, na przykład SpongeBoba, śmiać się z nami. I to jest dla mnie takie bardzo miłe wspomnienie. A drugie, które uwielbiam, to jest chyba jak pierwszy raz poleciałam do Stanów z całą rodziną i dla mnie to było takie coś nierealnego. Ja się czułam, jakbym śniła, bo po prostu miałam tak Stany wyidealizowane, że czułam się, jakbym była w jakimś filmie czy w serialu i jeszcze całą rodziną się spotkaliśmy. W jaki sposób sama organizujesz wyjazdy za granicę? Jakich stron używasz? Ja wszystkie wyjazdy organizuję sama, nie jeżdżę z biur podróży ani nic takiego. To jest po pierwsze szukanie lotu przez Wizz Air, Ryanair, Kayak do Stanów, a później szukanie hotelu, hostelu przez Booking albo Airbnb. Najczęściej przez Booking. Oglądam po prostu opinie, cenowo. Ważne jest, żeby był w centrum, dlatego super są hostele, bo są w samym centrum i są tanie. Też tak kalkuluję, ile chcę i ile mogę wydać pieniędzy na wyjazd. I później, gdy już mam wszystko zabukowane, czyli hotele i loty, to oglądam atrakcje, muzea, sprawdzam, które są za darmo, które nie. Wystarczy na TikToku, Instagramie wpisać #Madryt, #MadrytTravel i wyskakują na przykład fajne miejsca. Jest mnóstwo stron na internecie, więc w taki sposób organizuję wyjazdy. Jakie są twoje ulubione podcasty? Podcast numer 1 to jest The Skinny Confidential. Podcast numer 2 Anything Goes od Emmy. Podcast numer 3 Deliciously Ella. The School of Greatness, chyba się tak nazywa. Czy planujesz wydać kolejny e-book? Planuję. Wydaje mi się, że może się to wydarzyć w tym roku. Mam mnóstwo pomysłów na przepisy. Wydaje mi się, że to nie będzie taki już ogólny, tylko specyficzny i konkretny. Zwłaszcza po tym, jak niesamowicie został odebrany ten mój pierwszy i jak mi wysyłacie, że robicie przepisy i dostaję tyle wiadomości prywatnie z zdjęciami na przykład naleśników bananowych albo nutelli z daktyli, makaronów, słodyczy, że robicie Snickersa i tak dalej.
Co oznacza dla Ciebie naszyjnik z motylkiem, bo zawsze go masz na sobie? Motylki się wzięły już mega, mega dawno temu. Moja siostra ma naszyjnik z motylkiem, ja mam z motylkiem. Zobaczyłam tego motylka na wystawie w aparcie, idąc na dokument Everybody is Everything po wyjściu z kina. Tak ten dokument wpłynął na moje życie, że dosłownie wszystko w mojej głowie tak obróciło się o 180. Ja wtedy nie wierzyłam w siebie. Miałam też taki bardzo depresyjny czas. Okres, miałam 15 lat i ten dokument tak bardzo pozmieniał mi w głowie i dał mi bardzo takiej dużej nadziei na to, że to, co chcę osiągnąć, jest możliwe, ponieważ komuś się udało i da się coś wnieść do świata. I zawsze mam tego motylka przy sobie i on mi przypomina, jak kiedyś myślałam o sobie i przypomina mi też o tych trudniejszych momentach i przez jaką drogę ja przeszłam od tamtego momentu, jeżeli chodzi o głowę, mentalnie. Ostatnie pytanie. Czy masz kompleksy z powodu małego biustu? Większość kobiet robi operacje. Nie wiem, czy kiedyś odpowiadałam na to pytanie. Podczas okresu dojrzewania, kiedy wszystkie dziewczyny miały biust, a ja nigdy go nie miałam. I też tańcząc taniec towarzyski, tu ma się obcisłe stroje i wszystko jakoś tak ładnie leżało u innych. I wtedy miałam duży kompleks, typu garbiłam się bardzo. Wiadomo, też były jakieś komentarze ze strony chłopaków. Może nie chłopaków, kolegów, przyjaciół, tylko takich na przykład kolegów z klasy, którzy mówili, nie wiem, deska za moimi plecami czy coś takiego, ale teraz nie jest to w ogóle mój kompleks. Bardzo szybko przestało to być moim kompleksem. Wydaje mi się, że bardzo duży wpływ też miały na przykład modelki, przez to, że one nie mają biustu zbytnio dużego. Widziałam, które po prostu są pewne. Wiadomo, że są kompleksy różne. Gdyby to był mój kompleks i gdybym zrobiła operację, to to nie rozwiązałoby problemu, ponieważ mózg od razu by zaczął szukać innej rzeczy i inna rzecz stałaby się kompleksem. Kompleksy tworzą się w naszej głowie i jeżeli nie zaakceptujemy siebie albo nie będziemy starać się akceptować, to rozwiązywanie kompleksów przez operacje lub zabiegi nie rozwiążą problemu. Po prostu mentalnie w głowie będziemy wymyślać kolejne kompleksy i nie odnajdziemy nigdy tego spokoju i żadna rzecz nie sprawi, że będziemy się czuć lepiej, bo to wszystko jest w głowie i to, jak my siebie spostrzegamy. Ja nie mam nic do operacji, zabiegów plastycznych, to nie jest moja sprawa i niech każdy robi cokolwiek chce, nikogo nie oceniam za to. Więc tak, dziękuję bardzo za oglądanie. To było Q&A, rozgadałam się. Wydaje mi się, że odpowiedziałam na wiele pytań. Ja się żegnam. Dziękuję za oglądanie. Możesz mi napisać, odkąd Ty jesteś ze mną. Więc ja nie przedłużam, uciekam. Dziękuję bardzo za oglądanie. Miłego dnia. Love you. I do zobaczenia. Pa, pa.